ciężko będzie pozbierać pełną kadrę na to spotkanie, ponieważ no, chyba, nie wiem, pan się zabudzi coraz większym stresem, bo codziennie jakieś nowe chybowe wieści docierają ze stawu medycznego. Rannych żeśmy pozbierali z Poznania, opatrzyli i ruszamy dzisiaj do Bydgoszczy. Starczy nam zawodników do tego, aby zagrać w Bydgoszczy, także nie musi być na łasce 18 zawodników. Jasne, trenerze, czy Zawisza będzie trudny do zatrzymania? Trudno powiedzieć, bo w polskiej lidze no, różne rzeczy się zdarzają. A jeśli chodzi o Zawiszę, no, to tak jak każdy inny zespół przeciwko Legii zrobią wszystko, aby uzyskać korzystny wynik. Tym bardziej, że wierzą w to, że są w stanie zrobić dobry wynik, bo jeśli ktoś wygrywa z Wisłą Kraków, gdzie Wisła była bez porażki i potrafiła ograć nas również. Wygrywają ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe. No to dodaje naprawdę wiary we własne umiejętności, pewności siebie i zrobią wszystko, aby tak było. A my zrobimy wszystko, żeby im pokrzyżować te plany. Właśnie jakby pan charakteryzował Zawiszę? Bo jeśli spojrzy na ten środek pola Zawiszy, no to tam bardziej ci piłkarze szukają gladiatorów niż zawodników takich Gulon czy Pawłowski. Są to zawodnicy, którzy rzeczywiście no, potrafią grać w kontakcie ostro. No to nie są już to zawodnicy tak zwrotni, tak szybcy. Dudek czy Gulon, czy choćby Paweł Strąg. No, na pewno drużyna, która moim zdaniem gra bardzo dobrze na kadrę, którą posiada. Ale my chcemy mecze wygrywać. My nie mamy zamiaru usprawiedliwiać się tym, że będziemy grali co 3 dni, bo taka jest rzeczywistość, taki jest fakt i wiedzieliśmy o tym dużo wcześniej, ale że po drodze tam, gdzie są te kontuzje i możliwość dania oddechu niektórym zawodnikom nie jest tak prosta, tak łatwa. No to jest ta dodatkowa trudność, jaką mamy. Planujecie w ogóle jakoś, nie wiem, wzmacniać kadrę z zawodnikami z rezerw? Rozmawialiśmy na ten temat, rzeczywiście. To, że będziemy grali te 4 spotkania do reprezentacji, to jedno. Później jest reprezentacja i rzeczywiście niektórzy mogliby odpocząć, ale my mamy no, wielu zawodników w różnych reprezentacjach, gdzie oni też nie odpoczywają, tylko jadą grać. Myśmy już rozegrali bardzo dużo spotkań i mnóstwo przed nami. Mamy kontuzje, które też mogą wynikać z tego, że te wszystkie obciążenia całego roku, nie tego sezonu, całego roku, zaczynają dawać znać o sobie. I naprawdę niektórzy mają prawo czuć się zmęczeni i co też ułatwia poddatność na kontuzję. Plusem jest chyba to, że kiedy napastnicy nie strzelają, to strzelają obrońcy. To bardzo dobra sprawa, że tak drużyna potrafi się zachować w sytuacji takiej, kiedy mamy właściwie do dyspozycji tylko Vlada Dwaliszwiliego. I wiadomo, że ten napastnik najbardziej jest pilnowany, kryty przez przeciwników i nie jest mu łatwo strzelać bramki. Dlatego odpowiedzialność również za bramki powinni brać przede wszystkim pomocnicy, a obrońcy też mogą strzelać bramki, rzadziej oczywiście z akcji. Natomiast obrońcy znajdują się bardzo, bardzo często pod bramką przeciwnika przy stałych fragmentach gry i tam powinni szukać swojej szansy i rzeczywiście niektórzy zrobili to i to jest dobre, bo trudno zwalać cały ciężar za bramki tylko i wyłącznie na napastników, czy w tym przypadku na napastnika, bo jednego tylko. No tak, ale 6 bramek Jodły i Rzeźnika w tych 13 kolejkach to chyba całkiem niezły dorobek. Tak, całkiem niezły dorobek, nawet bym powiedział bardzo dobry, ale również bardzo dobry tak naprawdę ma wynik Vlada Dwaliszwili, bo przecież on nie grał znowu aż tak dużo. Nasłuchał się mnóstwo krytyki na swój temat. A on tych bramek troszeczkę jednak mimo wszystko ma strzelone. Tak daleko od powrotu do pierwszego składu, do zdrowia są Inaki Astis, no i Miro Radowicz, którego kontuzja jest mocno specyficzna. Inaki Astis trenuje z nami od dłuższego czasu. Ta ciągłość jego treningu byłaby o
wiele dłuższe, natomiast rozłapała go po drodze grypa i to też go wytrąciło z tego rytmu treningowego. Ale już w najbliższym czasie niejaki zagra w zespole Rezet. No i nie wiem, jak długo to potrwa, ale w najbliższym czasie na pewno dostanie swoje minuty w pierwszym zespole, ale musi być jakaś kolej rzeczy. Najpierw chcemy, żeby złapał trochę rytmu meczowego w drugiej drużynie, dopiero później u nas. Po pierwsze pytanie, jak z tą ręką, bo to, to jest kwestia jakiegoś ochraniacza, po drugie, czy w końcu to owiane już taką legendą okoliczności kontuzji, już pan poznał ze szczegółami? Czy? No głupota, podparł się za mocno i po prostu ta kosteczka jednak ta piąta. A to rzeczywiście z dzieckiem na ręku winda jakieś takie okoliczności? No niech pan do Sherlocka zadzwoni i jakieś zrobi dochodzenie, bo mnie to akurat za bardzo nie interesuje. Jeśli mówi tak, to tak jest, a krzywdy sam sobie na pewno nie chciał zrobić. I na pewno będzie mógł trenować z gipsem i to dosyć mocno, na początku indywidualnie, później z drużyną i w niedługim czasie z takim zabezpieczeniem, coś w stylu tego, co miał Kuba Dorzyniak, na pewno będzie mógł grać z nami. Powiedział pan, że na Dwali Świlego spadła już trochę za duża fala krytyki, ale czy jednak po tym meczu z Lechem... Nie powiedziałem ani za duża, ani za mała, że duża. Duża, no, czyli słuszna, bo po tym meczu z Lechem znowu pokazał, że nie jest to zawodnik, na którym można polegać jako takiej jedynej opcji w ataku. Czy słuszna? Mhm. W niektórych spotkaniach rzeczywiście tak, bo ja sam miałem do niego pretensje. Natomiast w innych oczywiście, że nie, bo dla trenera... I ja sam miałem przyjemność grać jako napastnik, bo tak mnie przekształcili z dnia na dzień, kiedy wyjechałem do Hiszpanii z pomocnika na napastnika. I wiedziałem jedno, jeśli będę pracował na boisku i nie strzelę bramki i dostanę w gazecie zero, to wiem, że i tak trener mnie doceni w następnym meczu gram. I ja to wymagam od napastnika, jeśli on pracuje, jeśli on chce i widzę, że daje z siebie wszystko, mimo tego, nie wiem, obrońcy kryją go bardzo dobrze, nie dochodzą do niego odpowiednie piłki zagrania, czy zdarzy mu się nie wykorzystać jakąś sytuację. Nie mogę mieć do niego pretensji wtedy, kiedy przechodzi delikatnie obok meczu. No wtedy jest jazda z mojej strony z zawodnikiem, bo tak nie może być. Chociażby z Lechem Poznań miał sytuację jedną, ale pracował i tam przepychał się z tymi obrońcami naprawdę cały czas. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych najświeższych kontuzji, czyli Kuba Kosecki, Łukasz Broś, Łukasik. Daniel Łukasik miał pękniętą łękotkę i to potrwa miesiąc, gdzieś koło miesiąca. Efir, parę włókienek mu poszło krócej, bo Efira na pewno będzie. Żyro jeszcze dodatkowe badania będzie miał robione, żeby sprawdzić, czy jest konieczna operacja, czy też nie. Jeśli będzie operacja, ta przerwa będzie dosyć długa. Na pewno możemy pożegnać Michała, jeśli chodzi o tą rundę. Jeśli nie będzie operacji, to powinien wrócić wcześniej i być do dyspozycji jeszcze w tym sezonie. Natomiast tamte są kontuzje. No mechaniczne, Łukasz ma szwy założone i nic więcej, że tak powiem. Kuba wstrząsił mózg. I ta rana musi się zagoić i wtedy nie ma problemu, żeby trenował i grał. I Kuba do czwartku ma wolne, bo miał wstrząs mózgu, więc ma ból głowy dosyć mocny i daliśmy mu całkowicie odpocząć. W czwartek zobaczymy, jak się czuję, poza tym, że biedaka skopali.